Rada Polityki Pieniężnej i Rada Miejska zrobiły nie lada prezent uczniom i przedszkolakom z Suwalskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Najpierw organ decyzyjny NBP obniżył stopy procentowe, co zmniejszyło potencjalne odsetki od miejskich kredytów. Zaoszczędzone pieniądze nie zagrzały jednak miejsca w kasie miejskiej. Podczas ostatniej sesji pomysł na ich spożytkowanie, oczywiście częściowe, zaproponował radny Sławomir Sieczkowski. Proszę o zwiększenie w rozdziale 801.95 paragraf 60.50 poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Plac Zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 kwoty 100 tysięcy złotych. To jest dobry czas, żeby takie działania robić. Są tam przecież oddziały przedszkolne, które zasługują na prawdziwy, dobry plac zabaw. Teraz, kiedy te jednostki pracują trochę w mniejszym zakresie, może warto byłoby to zrobić. Zaskoczony wnioskiem prezydent przyznał, że w zakresie kosztów obsługi zadłużenia miasta faktycznie jest pewna rezerwa, ale do propozycji odniósł się sceptycznie. Bo dla mnie sprawą taką już honorową, tak to nazwijmy, to byłaby kwestia remontu zaplecza basenu przy szkole podstawowej nr 10, który to z bólem serca sobie odpuściliśmy, nie? Korygujemy teraz, no, że niestety nie będziemy tego mogli w tym roku wykonać. Jeżeli ja miałbym tutaj wskazywać, co ewentualnie z tych na razie teoretycznych oszczędności, które są na obsługę długu przewidziane, to kochani radni, wolałbym w dziesiątce zrobić porządek. Prezydent jednak przyznał, że plac zabaw przy SOSW przydałby się. Plac zabaw przy ośrodku szkolno-wychowawczym jest potrzebny. Na pewno. Natomiast no, jeżeli Wysoka Rada zdecyduje tak, to ja stawiam wniosek, żeby, nie wiem jaka to kwota, zaraz ze swoim zastępcą, ale gdzieś pewnie z pół miliona nam trzeba tam na to dziesiątkę, żeby zrobić porządek z zapleczem basenu. A to jest taka honorowa sprawa, myślę, nie tylko moja, ale również i państwa. Rada, wysłuchawszy stanowiska prezydenta, podjęła jednak inną decyzję, na skutek której dzieci edukujące się w placówce przy ulicy Przytorowej zyskają plac zabaw.